Siemaneczko, tutaj Koniura, a dzisiaj Wam pokażę, co zrobić, jeśli Wam nie działa regulacja głośności, power button lub home button. No i siemaneczko, tutaj Koniura. Właśnie mamy tutaj trzy iPhony, w którym coś nie działa. Tu akurat wszystko działa. Tu mamy... Tu na przykład górny działa przycisk głośności, dolny. Dolny działa, górny nie. A tutaj no nie działa chyba home button. Dobra. Teraz Wam pokażę, jak to zrobić, żeby Wam ułatwić te rzeczy w iPhone'ie. No i tak. Mamy iPhone'a, bierzemy ustawienia, bierzemy ogólne, dostępność. Wjeżdżamy w dół, mamy tutaj właśnie to, klikamy, włączamy to, pojawiła się nam taka kropeczka. Teraz Wam pokażę. Dobra, wychodzimy z tego. Mamy tą kropkę, robimy na prawą stronę go, ją, dobra, sorry. I mam tutaj tak. Początek, czyli home button. Centrum sterowania, czyli to. Centrum powiadomień, czyli zjeżdżamy jakby w dół. Sterowanie głosowe, czyli te Siri w ogóle. No i ogólnie, jak nam na przykład nie działa home button, bierzemy tą kropkę, wciskamy tu. Jeśli chcemy zrobić to, co zrobiłem przed chwilą, bierzemy urządzenie, więcej i wybór programu. Potem mamy opcję urządzenie, zablokuj ekran, zablokował się nam, nic nie zrobimy. Bierzemy odblokuj, wciskamy ten pad, bierzemy urządzenie znowu, regulacja głośności, jeśli nam się nie psuła, nam się przyda właśnie tam. Wszystko działa. Potem bierzemy więcej, na przykład zrzut ekranu, działa. Bierzemy znowu. Wchodzimy w jakąś aplikację, na przykład ustawienie. Chcemy wrócić z tego, więc klikamy tutaj i początek, czyli home button. No i ogólnie aplikacja jest bardzo fajna. Jeśli nie działa nam na przykład home button, znaczy power button, home button, regulacja głośności czy wibracje, które na przykład nam pomagają. Jeśli chcemy to wyłączyć, bierzemy ustawienia. Ogólna dostępność, zjeżdżamy w dół, klikamy to, wyłączamy i mamy znowu to samo, co mieliśmy wtedy. Dobra, dzięki za oglądanie, subskrybuj, daj łapkę w górę, udostępnij i tak dalej. Siemaneczko.